Witam Państwa. Jako pełnomocnik Komitetu Wyborczego posła na Sejm Adama Kępińskiego, jak zarówno kandydata do Senatu z okręgu nr 52 Opole i powiat opolski, wywołani do tablicy chcieliśmy zweryfikować przechwalanki radnego Marcina Ociepy. A więc tak, jak widać, liczba złożonych interpelacji w Sejmie przez naszego kandydata Adama Kępińskiego 418, przez Marcina Ociepy 62. W tym dotyczących Opolan 418, przez Marcina Ociepy 62. Ilość głosowań w Sejmie 5684, obecność na poziomie 90%. Brak danych od Marcina Ociepy. Chcieliśmy zaapelować, czy wyborcy mają wybierać kandydata, który pracuje, czy który nie pracuje. Jak stwierdził Marcin Ociepa, należy wybrać kandydata, który pracuje. Jak widać z tego wykresu, kto pracuje, ten pracuje. Dziękuję.